Czy masz tak niedorzeczne, a zarazem zabawne wspomnienie, że wszyscy posądzają cię o kłamstwo? Pewnego razu mój przyjaciel wybrał zły numer telefonu, dodzwonił się do nie tego domu, ale koniec końców i tak odebrała właściwa osoba, ja. Pewnie zastanawiacie się, jak do tego doszło. Otóż w tamtym momencie akurat wykonywałem robotę zleconą przez szefa, polegającą na wymianie modemu. Najpierw odłączyłem urządzenie, by następnie podłączyć telefon w celu sprawdzenia, czy słychać sygnał wybierania. Dosłownie kilka minut później ktoś zadzwonił, co nie miało żadnego sensu, ponieważ ta konkretna linia telefoniczna była używana tylko i wyłącznie do odbierania połączeń przychodzących z komputera. Kiedy podniosłem słuchawkę, osoba po drugiej stronie zapytała jak gdyby nigdy nic. Hej ziomek, chcesz wpaść do mnie później na jakiś film? Od razu poznałem głos, należał on do mojego bliskiego przyjaciela. Przez chwilę byłem naprawdę skołowany i zdołałem wydusić z siebie coś w stylu... Josh? Skąd ty u licha masz ten numer? Chłopak odpowiedział, że przecież dzwonił do mnie. W końcu doszliśmy do tego, że musiał pomylić numery i przez przypadek zadzwonił na linię modemową mojej firmy. Powiedzcie mi, jakie były szanse, że mój przyjaciel dzwoniąc na zły numer do niewłaściwego domu dodzwoni się akurat do osoby, z którą chciał porozmawiać? Nie wspominając już o tym, że telefon, z którego korzystałem przez ostatnie 2 lata był podłączony tylko przez 2 minuty. Może to zwykły przypadek, a może coś więcej. Jedno jest pewne, nigdy tego nie zapomnę. Kiedyś jeszcze za czasów licealnych postanowiłam zwiać z pierwszej lekcji i pójść sobie do żabki. Los chciał, że akurat w kolejce przede mną znalazł się policjant. Trochę się zestresowałam, ale napięcie szybko ze mnie zeszło, gdy okazało się, że kasjerka nie jest w stanie rozmienić mu 200 zł. Teoretycznie nie powinnam zwracać na siebie uwagi, ale zdecydowałam, że zapłacę za jego kawę z własnej kieszeni. Mężczyzna podziękował mi, trochę poprzekomarzaliśmy się na temat mojego spóźnienia do szkoły, a kiedy zobaczyłam, że ma wydzieraną szyję, zażartowałam, że najwidoczniej nie tylko ja podejmuję czasem złe decyzje. 2 tygodnie później zostałam zatrzymana za przekroczenie prędkości i zgadnijcie, kto akurat wtedy był na służbie. Policjant od razu przywitał mnie słowami: "No proszę, dziewczyna od kawy." A ja nie pozostając mu dłużna, powiedziałam coś w stylu: "Hej, wydzierana szyja." Mężczyzna uśmiechnął się serdecznie, po czym teatralnie pogroził mi palcem i pozwolił odjechać. Tym razem bez żadnych konsekwencji. W tamtym okresie byłem biedny jak mysz kościelna, a na domiar złego mieszkałem na jakimś zadupiu. Korzystając z bankomatu na stacji benzynowej, chciałem wypłacić moje ostatnie $20 oszczędności. Włożyłem kartę, podałem PIN, wybrałem kwotę i nagle zamiast wydać mi $20, maszyna wypluła z siebie 3 razy tyle. Wiem, że może to brzmieć jak zwykła bajeczka, ale przysięgam, że tak było. 3 razy, w 3 różnych, oddalonych od siebie o parę lat okresach, potknęłam się na rogu Subwaya i za każdym razem ten sam facet próbował mnie złapać. Żeby wszystko było jasne, to nie był żaden stalker ani pedofil. Zresztą moja mama była wtedy przy mnie. Co prawda mężczyźnie nie udało się mnie złapać ani razu, ale i tak duży plus za starania. Dawno temu, kiedy miałam 8 lat, jakiś totalnie losowy orzeł próbował mnie zaatakować, pikując w moim kierunku. Przestraszyłam się i momentalnie się schyliłam, ale i tak straciłam wtedy parę włosów. Zaraz po tym zajściu pobiegłam zapłakana do domu, żeby wyżalić się mojej mamie, ale ta mi nie uwierzyła. Dlatego właśnie nie mówiłam o tym nikomu innemu aż do teraz, gdy skończyłam 22 lata. Na studiach poznałam chłopaka o imieniu Sam. Mieliśmy razem zajęcia 2 razy w tygodniu i dopiero zaczynaliśmy się zaprzyjaźniać. Może i był odrobinę dziwny, ale to nie zmienia faktu, że naprawdę dobrze się dogadywaliśmy. Któregoś dnia wracając z uczelni, do akademika spostrzegłam mojego kumpla po drugiej stronie ulicy, więc poszedłem się z nim przywitać. Po krótkiej wymianie zdań przeprosiłem go, mówiąc, że się śpieszę i rzuciłem nadchodne: "Na razie, Sam." "Ale ja nie jestem Sam," odpowiedział nieco zmieszany. "Gówno prawda, przysięgam, że to był Sam." Mówił w taki sam sposób, dobrze wychodziło mu podtrzymywanie rozmowy, dosłownie nie zauważyłem żadnej różnicy, ale on i tak twierdził, że jest bratem bliźniakiem mojego ziomka. Wygarnąłem mu, że po 3 miesiącach znajomości spodziewałem się po nim czegoś więcej niż udawania, że jest własnym bliźniakiem. Tymczasem on wciąż upierał się, że nie jest samym. To może to do cholery udowodni? Wkurzyłem się i kazałem mu pokazać legitymację, jakbym był z policji.
I wiecie, co się okazało? Że to faktycznie nie był Sam, tylko jego brat bliźniak, o którym nigdy nie wspomniał nawet słowem. Co do, jakim cudem. Znałem chłopa przez 3 miesiące i nigdy nie dowiedziałem się o tym, że ma brata i to jeszcze bliźniaka. Założę się, że to była jakaś ustawka. Na szczęście jeszcze przed wykładem udało mi się złapać Sama i opowiedzieć mu całą historię. Szkoda, że z automatu uznał, że kłamie. Nie był w stanie uwierzyć, że zrobiłem jego bratu prowizoryczne przesłuchanie. Przysięgam, że to prawda. Mówiłem, ale jak grochem o ścianę. Potrzebuję dowodu. Odparł Sam i zadzwonił do swojego brata, który oczywiście wszystkiemu zaprzeczył. Co za dupek. Sprawa ciągnęła się przez dobrych 7 miesięcy i została doprowadzona do końca dopiero na ich imprezie urodzinowej. Nigdy wcześniej nie miałem okazji porozmawiać z nimi dwoma jednocześnie. I gdy w końcu nadarzyła się taka możliwość, wyjaśniliśmy sobie to i owo. Wszystko dobre, co się dobre kończy. Już pominę fakt, że brat Sama kompletnie zapomniał o całej sytuacji. Pieprzone bliźniaki jednojajowe, identyczne pod każdym względem. Kiedyś utknąłem na całą noc w banku. Często się zdarza, że w niektórych oddziałach pomimo ich zamknięcia nadal można korzystać z bankomatów dzięki drzwiom bezpieczeństwa. Pewnego wieczoru, gdy postanowiłem skorzystać z tej możliwości, drzwi postanowiły nagle przestać działać. Utknąłem sam na sam z bankomatem, bez telefonu i jakiegokolwiek przycisku alarmowego. Przez kilka godzin czekałem na cud, aż w końcu ktoś z ulicy zobaczył mnie przez szybę i zadzwonił do odpowiednich służb. Któregoś wieczoru, zanim jeszcze wyszłam za mojego obecnego męża, oglądałam sobie Portlandię w telewizji, aż tu nagle, bum, na ekranie wyskoczył mój chłopak. Pamiętam, że byłam w ciężkim szoku i od razu zadzwoniłam do niego. Tymczasem on najzwyczajniej w świecie odparł, no tak, zapomniałem o tym wspomnieć. Za dzieciaka trzymałem kolibra jako zwierzątko domowe. Moja mama znalazła go kiedyś rannego na chodniku i postanowiła zabrać go do domu, by zapewnić mu właściwą opiekę. Biedne stworzonko miało tylko jedno oko, przez co jego percepcja była zaburzona. Dlatego też zdecydowaliśmy, że zostanie z nami na stałe. Pozwalaliśmy mu latać po pokoju, siadać na nas i inne takie. W skrócie, miał tyle wolności, ile dusza zapragnie. Pewnego dnia mój 8-letni brat postanowił opowiedzieć o tym swojemu wychowawcy, który oczywiście mu nie uwierzył i zadzwonił do mojej mamy, żeby przekazać, że jej syn opowiada niestworzone historie. Okej, może odrobinę niewiarygodne były, ale że nieprawdziwe. Przechadzałem się ścieżką rowerową, kiedy nagle jakaś kobieta przejechała pędem obok mnie. Dla żartów krzyknąłem: gaz do dechy, maleńka, a zaledwie 2 sekundy później usłyszałem okropny metaliczny dźwięk. Okazało się, że pedały w rowerze kobiety ni stąd ni zowąd zaczęły szwankować. Widząc moją rozbawioną minę, zdenerwowana niewiasta stwierdziła, że mogłem trzymać język za zębami. Najmocniej ją przeprosiłem i zapytałem, czy nie potrzebuje pomocy, ale z oczywistych względów odmówiła. Próbowałem kiedyś potwierdzić rezerwację stolika w restauracji. Podałem hostessie swoje imię, ale ta poprosiła mnie również o nazwisko, jako że osoba przede mną miała na imię tak samo. Kiedy powiedziałem jej, jak się nazywam, kobieta spojrzała na mnie z niedowierzaniem. Facet znajdujący się na liście pode mną miał dosłownie takie samo imię i nazwisko jak ja. Hostessa wybuchła śmiechem i przedstawiła nas sobie. Udało mi się nawet cyknąć fotkę z moim imiennikiem, a zarazem nazewnikiem. Od tego czasu już nigdy więcej nie natknąłem się na kogoś, kto dzieliłby ze mną imię i nazwisko. Pewnego późnego wieczoru grałem sobie w barze w bilarda. Prawdę mówiąc, nie jestem jakimś mistrzem, przeważnie gram dla zabawy. Jednakże tamtej nocy szczęście wyjątkowo mi dopisywało i miałem zwycięską passę. Mój kolejny przeciwnik ułożył bilę, a więc to mi przyszło rozbijać. Los chciał, że ósemka wpadła do łzy przy pierwszym uderzeniu, tym samym zapewniając mi zwycięstwo. Facet nie mógł pogodzić się z porażką i zaczął od nowa układać bile. Powiedziałem mu, że przegrał i powinien ustąpić innym, którzy czekają w kolejce, ale chłop był tak pijany i zawzięty, że nie dało się go przegonić nawet siłą. No więc rozbiłem ponownie i znowu ósemka wpadła za pierwszym razem. Po takim upokorzeniu facet w końcu odpuścił, wychodząc z lokalu bez słowa. W szkole średniej ktoś postanowił z całej siły rzucić czymś w moją stronę, kiedy zszedłem sobie korytarzem. Moim naturalnym odruchem było podskoczenie i złapanie nadlatującego pocisku. Miałem wręcz idealne wyczucie czasu, ale niestety nikt tego nie widział. Gdyby ktoś był ciekaw, to tamtego dnia udało mi się złapać pałeczkę serową.
Opowiadam o tym dosłownie każdemu, kogo spotkam. Nie mam jednak pewności, że ktokolwiek mi w to uwierzy, bo historia ta jest tak zabawna, że aż niewiarygodna. Któregoś ranka moja współlokatorka weszła do pokoju i zapytała, czy wiem coś o Steve'ie. Na co ja niewiele myśląc, odpowiedziałem, że nie chcę o nim słyszeć, chyba że nie żyje. W powietrzu zawisło ciężkie milczenie. Dopiero po kilku minutach moja koleżanka westchnęła głęboko. Okazało się, że trafiłem w dziesiątkę. Steve faktycznie nie żył. Może nie mieliśmy ze sobą najlepszych stosunków, ale długo opłakiwałem jego śmierć i myślę o nim do dziś. W podstawówce podczas przerwy bujałem sobie w najlepsze w obłokach i obserwowałem przelatujące nade mną kruki, gdy nagle jeden z nich zapikował prosto do kosza na śmieci. Poderwałam się z miejsca i pobiegłam zobaczyć, czy wszystko z nim w porządku, ale ślad po nim zaginął. Wcale sobie tego nie wymyśliłam, inne dzieciaki też go widziały. Jeden z nich, tak samo jak ja, podbiegł do kosza i w taki właśnie sposób poznałam mojego najlepszego przyjaciela, z którym nie rozstawałam się nawet o krok przez kolejne 4 lata. Moja siostra była gnębiona przez papugę, która nie przebierała w słowach. Parę lat temu pracowałem w urzędzie skarbowym. Dopiero co udało nam się przejąć czyjś samochód i pozostali pracownicy skarbówki byli w trakcie sprzedawania go. Dla jasności, jeśli chodzi o tego typu sprawy, to niektóre z urzędowych procedur są strasznie przestarzałe. Jedna z nich polega na tym, że należy wywiesić zawiadomienie o sprzedaży w 3 miejscach publicznych. Udałem się więc do biblioteki, żeby wykonać swoją pracę, ale osoba na parterze powiedziała mi, że jeśli chcę coś powiesić na tablicy ogłoszeń, to muszę najpierw pogadać z niejakim Steve'em. Poczłapałem na górę, ponieważ mężczyzna miał swoje biuro na 2 piętrze i grzecznie zapytałem: zastałem może pana Steve'a? W odpowiedzi usłyszałem żartobliwe: a kto pyta? Skarbówka? Właściwie to tak. Nazywam się Adam Nowak i pracuję w urzędzie skarbowym. Odparłem, drapiąc się z zakłopotaniem po głowie. Mina mężczyzny była bezcenna, omal nie spadł z krzesła. Boże święty, przez 20 lat używałem tego żartu i nie spodziewałem się, że kiedykolwiek usłyszę twierdzącą odpowiedź, zawołał. Dopiero co zacząłem studia. Jakież było moje zdziwienie, gdy robiąc obchód po kampusie, zauważyłem w oddali przyjaciela mojego brata, którego naprawdę ciężko pomylić z kimś innym. No wiecie, 2 metry wzrostu, chudy, długie brązowe włosy. Ze względu na to, że w dzieciństwie się kumplowaliśmy, zaszedłem go od tyłu i połaskotałem. Wtedy właśnie okazało się, że to jednak nie był Nate. Od razu przeprosiłem i uciekłem w popłochu, ale to nie było nasze ostatnie spotkanie tego dnia. 3 godziny później dziewczyna z naszej ekipy postanowiła przedstawić nam swojego nowego chłopaka. I był nim facet, którego niedawno zaatakowałem, Denny. Na szczęście okazał się on naprawdę miły, a także wyrozumiały i szybko zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Co prawda nie pamiętam tego osobiście, ale przyszłam na świat w dniu Bożego Narodzenia, w helikopterze. Jako dzieciak śmiałam się, że mam z Jezuskiem dużo wspólnego, ponieważ stąpiliśmy na świat z niebios tego samego dnia. Z oczywistych względów, żeby nie wyjść na obłąkaną, raczej o tym nie wspominam, chyba że ktoś zapyta. Miło mi, że zostałeś do samego końca. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o dzisiejszych historiach. Koniecznie zerknij też na poprzedni odcinek z tej serii. Dzięki, cześć.